Sypie owies, sypie. Dziadek napikował z górką. O, proszę bardzo. Ósemeczka pełniutka, tu jest 2 hektary. 2 hektary z takim malutkim grosikiem. Został taki trójkącik tylko do skoszenia. Sypie fajnie. Janka musi być. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj 18 lipca. Ciąg dalszy żniw. O, tu mi strach naptakał. Coś mnie się tam rozłączyło, ale patrzcie, jaki to jest czubek. Jaki to jest czubek owsa. Oczywiście to jest przyczepa 8-tonowa zasławka, ale na pewno tych 8 ton tutaj nie ma. Nie ma na bank tych 8 ton, żeby takie 6 ton tego owsa było, to podejrzewam, będzie ok. No myślę, że te 6 będzie. Tak, miejmy nadzieję, że te 6 będzie. Tam dziadek sobie ładnie kosi. Ładnie, pięknie, bizonkiem, o, popi, tara sobie dziadek. Tutaj częściowo, widzicie, nam tego owca położyło. Położył nam ten owiec tutaj częściowo. Tak samo tutaj gdzieś delikatnie. No jest to, pokażę wam, piękny owiec. Nawet nie sądziłem, że aż tak, powiem wam, uda nam się ten owiec. Mówiąc szczerze, byliśmy się z myślami takimi, żeby ten owiec siać. Ale no zobaczcie, no nie jest ten owiec zły. Naprawdę wydaje mi się, że ten owiec jest ładny. Tu i tak po tej części jest troszkę słabszy, bo tu się zaczyna piach, piachudr. Tam ten owiec był lepszy, dużo lepszy. No nie nagrałem wam wcześniej, ale uwierzcie mi na słowo, że ten owiec był piękny. No zresztą, jak widać na załączonym obrazku, nie jest to wcale takie złe. Byliśmy się z myślami, bo tutaj miała iść pierwotnie kukurydza drugi raz na ziarno, ale mówię tak, kurczę, potrzeba trochę słomy, to raz, potrzeba trochę owsa dla małych byków, to dwa. Mówię, nie, siejemy owiec. Zasialiśmy owiec i zasialiśmy jeszcze żyto na typowych piachudrach. Żyto też, powiem wam, jakoś to wyszło, nie jest źle, trochę słomy będzie. Może te 2,5 tonki, jak będzie tego żytka, to będzie świat. Tutaj no jest takie 2 hektarki tego owsa. Na dobrą sprawę, nie wiem, ile jeszcze tu ukosi dziadek, ale tam widzę, że zbiornik ma pełniuszki. Zaraz sobie wejdziemy do dziadka, zobaczymy, jak to będzie sypać. Ale tak, no tutaj podejrzewam, te 6 ton będzie. Jakby jeszcze taki z 1,5 zbiornika ukosił, no to powiem wam, że przeliczając na ten hektar, co tutaj jest, 2 hektary, czyli na hektar, no to ładnie by sypnął ten owiec. Naprawdę ładnie by ten owiec sypnął. Dawno, dawno, powiem wam, że takiego owsa nie widziałem u nas, żeby taki był ładny. Dziadek na pewno takie czasy pamięta, że ten owiec był ładny, no ale ja niekoniecznie. O, jak go ładnie położyło. Ładnie sypie, nie? Ile nawozu poszło, mówiłeś? 3,5 metra. O, dlatego tak położyło. A gdzie jeszcze odżywki te, co ja dawałem? Sypie, idzie. Powiem wam, jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, jak ten owiec nam tutaj oddał. O! Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, jak ten owiec nam oddał. Rozsypie się po kupeczkach. Dobrze, że nie jest takim czubem, kto wie jakim, bo by mi się wysypywało na boki. Dziadek jak skosi, bizona zostawi, wróci żółtkiem z tym, co ukosi. No bo musimy żmijkę przestawić, ja sam żmijki nie będę przestawiał. Opróżnimy jedną przyczepę, przyjedzie się tutaj i ukosimy jeszcze dzisiaj trochę księżyta do siewu, żeby zrzucić, no i później wszystko walimy w bina. A księżyto prawdopodobnie pójdzie od razu do żyda, a pszenica w bina. No chyba, że nam się odwidzi i będzie na odwrót. Zobaczymy. Zobaczcie, wsiadłem do dziadka, miał pusty zbiornik. Jechał na dół, ja z nim pojechałem do góry, na dół. I on pojechał do góry i na dół i już jest zbiornik.
z takiego małego trójkącika. Także naprawdę sypie fajnie. A my jedziemy do domu. Zdążyłem przyjechać, dwie maszyny przestawić, dziadek już przyjechał. O. Sypie się majstry, druga przyczepa. Muszę podnieść delikatnie. Jest materiału. Ładnie się sypie. Tam o, przez daszek, jak co roku mamy dziurę zrobioną, tam sobie o, później piankujemy. Zaraz pójdę na górę, wam pokażę, jak tam jest zrobione. Ale ogólnie co? Ogólnie tak jak rozmawialiśmy tutaj z tatą, z dziadkiem, to tak przypuszczamy, że te 4 tony to było lekko. Naprawdę 4 tony było lekko z hektara tego owca, także naprawdę ja jestem w szoku, jestem pozytywnie zaskoczony i naprawdę jest picabello na to, co tą decyzję tą decyzję podjęliśmy. O, naprawdę jestem pełen wrażenia. Owiec piękny, zobaczcie, no piękny owiec, kurde, żółciutki, złociutki, piękny owiec. O, tak mamy zrobione przez górę, ładnie, pięknie, rureczki, leci sobie, kupeczka się usypuje. O, jakoś to będzie. Mam nadzieję, że przyczepa jakoś się zmieści, jak nie, to troszkę rozgarnę, troszkę przesunę, albo założę drugą rurę, kolanko założę, bo to jest taka, patrzy w cały świat ta rura. Trochę popękana, trochę zdewelowana. Tam już trochę zboża jest. Około 20 ton tam będzie, no. Z groszem. Jeszcze tu pójdzie żyto z tej strony. Tu pójdzie taka mieszanka. Tam trochę pszenicy, drakur. I będzie picabello. Jesteśmy na polu. Owiec zdjęty i powiem wam tak. Tu jest przejechany poprzyśniak. Tam od góry tata jechał. Przejechany poprzyśniak. Tutaj po całości poprzyśniak jest przejechany, to wąski, ten wąski kawałeczek i ten wąski kawałeczek, to w sumie jest hektar z takim malutkim groszem, tak gdzieś hektar 10 powiedzmy by to było, co jest skoszone. No i tutaj powiem wam, że takie pół zbiornika się jeszcze zmieści z bizona, więc tutaj na tą przyczepę takie 6 ton wchodzi z czubem ponad 6. Także no powiem wam, że to przężyto też mnie zaskoczyło w tym roku. Mogło być oczywiście lepiej, no jak to się zawsze mówi, mogło być lepiej, ale na to, co było tutaj, ta susza, później wczesną wiosną mokro, było naprawdę mokro, nie można było wjechać z zabiegami, z opryskami, z nawozami, później susza była, taka w maju, trochę tam ta susza też zrobiła swoje, no ale na to, co tutaj posypało to przężyto, to powiem wam szczerze, ja jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku, jestem też miło zaskoczony, tak jak byłem miło zaskoczony owsem, naprawdę, powiem wam szczerze, że szok i niedowierzanie, naprawdę. Miejmy nadzieję, że pszenica, tam jest kawałeczek pszenicy, tutaj, tu też jest przężytko, ale to będzie później koszone, tam za kukurydzą też jest pszenica, to teraz powiedzmy, że tak porównywalnie pszenicy i przężyta jest równo, gdzieś tak, no nie wiem, no pszenicy około 13 hektarów by było, gdzieś tak, jakoś tak by było tej pszenicy, no może teraz zostało przężyta, nie, w sumie też, nawet albo i ciutkę więcej tego przężyta jest, także mam nadzieję, że w granicach, no to przężyto, no nie jest to rekord tak jak był u nas, z któregoś roku było to 7 ton, dosłownie 7 ton zebraliśmy przężyta, rekord, naprawdę rekord, który u mnie padł, u nas. Oczywiście nie jest to rekord coroczny, bo jak u niektórych patrzę, to co roku są rekordy plonów, to za 10 lat oni będą mieli chyba z 30 ton z hektara pszenicy, patrząc po tym wszystkim. No ale mniejsza, no to nawet widać, jak jest ściernisko po tym przężycie, że ładne, gęste, nie? Słomy też trochę jest. Także w granicach, myślę, tej piątki to się kręci spokojnie, przężyto. Powiem wam, że nie jest źle, ja jestem zadowolony, naprawdę. Także słuchajcie, ja się z wami żegnam w tym odcinku, takim króciutkim to by było tyle. W następnym odcinku trochę będzie też przężytka, troszkę będzie pszenicy. Pochwalę się moim przężytkiem, mam nadzieję, że na to jak wygląda też ładnie sypnie. Także dzięki, że byliście. Do następnego, na razie trzymajcie się, cześć. A tam jest żółtek. Będzie ciągnął pod górkę, ale będzie stękał.